Gdzie ten kurier? O, jest, niespodzianka. Dzień dobry. Co pan takiego wielkiego, ciężkiego zamówił? O, proszę pana, nowy komputer. Chyba z Ameryki, taki wielki. Nie, nie, proszę pana, to Chillblast, z Rybnika. Będzie musiał mi pomóc chyba, za duży. Chillblast przysłał mi nowego peceta, nowy potwór z naprawdę fantastycznym sprzętem. Ale jest utrzymany w takiej czarnej, ciemnej tonacji, tutaj przez szkło, przez szybę, w sumie słabo widać. Dlatego odpalimy go, zobaczymy jak chodzi i wtedy powiem wam, co tam siedzi w środku. Zapewne doskonale pamiętacie, jakie miałem problemy z komputerem. Co chwilę były jakieś blue screeny, co chwilę się zacinał. Ale to już od początku właściwie tak było, odkąd go tylko zamówiłem z Morelli, to coś tam po prostu było nie tak, musiałem zmieniać Windowsa, trochę się zacinał. No, nie funkcjonował tak jak powinien. Na szczęście z pomocą przyszła mi firma Chillblast. No i zaoferowali się, że złożą mi nowego kompa. Czekałem też troszeczkę z tą recenzją, z tym, żeby wam powiedzieć, co tam jest w środku. A mianowicie dlatego, żeby się upewnić, czy wszystko będzie dobrze działało. Zwłaszcza teraz, kiedy są takie upały, to chociażby ważne było chłodzenie w tym komputerze oczywiście. No ale skoro wszystko działa bez zarzutu, skoro mogę streamować, no to teraz wam powiem, co tam siedzi w środku. Dzięki mojemu nowemu sprzętowi mogę nie tylko grać, ale i streamować gry. No i to nawet z tutaj z kamerką Patryka na ekranie, z przechwytywaniem Skype'a. Także to zawsze bardzo obciążało komputer. No a teraz mogę to robić bez najmniejszego problemu. Dobrze widzieliście, że czy streamując Counter Strike'a i bawiąc się dobrze ze znajomymi, czy streamując na przykład PlayerUnknown Battlegrounds, no, tam sporo się działo, ale komputer dawał radę i wszystko można było wystreamować w naprawdę dobrej jakości. Teraz powiem wam troszeczkę o tym, jak wygląda w środku mój piękny nowy komputer. Procesor Intel Core i7-7700K Cab Lake 4.2-4,5 GHz, no to jest naprawdę petarda. Daje radę ten procesor, jeszcze mnie tutaj nie zawiódł. Jeśli chodzi o ramy, no to mam 2x8 GB Corsair Vengeance 3000 MHz, DDR4 oczywiście, bardzo dobre ramy. Dodatkowo karta graficzna Asus GeForce GTX 1080 OC Strix 8 GB. Dysk twardy Seagate 3 TB, 512 GB od Samsunga, to jest mój dysk SSD, naprawdę działa bardzo szybko. Wszystko oczywiście tam jest, działa na Windowsie 10. Komputer dostałem już z zainstalowanym systemem i wszystko działa naprawdę płynnie. Płyta główna to Asus Strix Z270F. Jeśli chodzi o chłodzenie, no to mam tutaj Corsair Hydro H80 i V2 Cooler. No i wszystko jest w pięknej obudowie Fantex Ento Evolve ATX Glass Case Black. Naprawdę wygląda to fajnie i profesjonalnie, a co najważniejsze, działa jak należy.